Cześć, witam Was w kolejnym odcinku o filmowaniu lustrzanką. Dzisiaj pokażę Wam, jak przy pomocy oprogramowania Magic Lantern nagrać timelapse. Film timelapse jest to film poklatkowy, który składa się ze zdjęć JPG lub jest nagrywany poprzez np. Wasz aparat ze zmniejszoną liczbą klatek, to znaczy nie 25 lub 24 klatki na sekundę, ale 1, 2, 10 klatek na sekundę. Jest to zależne od tego, ile klatek sobie ustawicie. Przyciskiem śmietnika wchodzimy w oprogramowanie Magic Lantern. Tutaj wybieramy z opcji menu górnego Shot, schodzimy na interwałometr, przyciskiem Set uruchamiamy, czyli dajemy On. Przyciskiem Q wchodzimy w opcję i teraz tutaj na początku ustawiamy Start wykonywania zdjęć. Tutaj u góry ustawiamy, co ile sekund ma być robione dane zdjęcie. Robiąc zdjęcia w pomieszczeniu, przy niezmiennym oświetleniu najlepiej jest ustawić sobie aparat na tryb manualny oraz wszystkie nastawy aparatu ustawić sobie samemu. Gdy chcemy wyjść w plener i nagrywać timelapsa, który będzie trwał przez cały dzień i całą noc, najlepiej jest przełączyć sobie na tryb automatyczny z wyłączoną lampą błyskową. Wtedy aparat sam dostosuje nam zdjęcie tak, aby ono wyglądało dobrze. Musimy przy tym pamiętać jednak o tym, aby ustawić sobie wszystkie ustawienia, które mamy automatycznie w menu, żeby na przykład aparat nie dał nam za wysokiego ISO. Nagrywanie timelapse poprzez robienie zdjęć daje nam duże możliwości, ponieważ możemy kadrować obraz, dostosowując jego rozdzielczość do Full HD bez straty jakości. Nagrywając timelapse poprzez robienie zdjęć, nasz aparat mocno się zużywa, ponieważ migawka cały czas pracuje. Chcąc zwiększyć długowieczność naszej migawki, możemy nagrać timelapse przy pomocy programu Magic Lantern w inny sposób. Aby nagrać timelapse przy pomocy drugiego sposobu, używając oprogramowania Magic Lantern, musimy nasz aparat ustawić na opcję wideo. Następnie przyciskiem śmietnika wchodzimy. Wychodzimy z menu Shot, przechodzimy na program Movie i wybieramy opcję FPS Overdrive. Klikając na nią widzimy, że opcja się uruchomiła. Przyciskiem Q wchodzimy w opcję FPS Overdrive. Tutaj pokrętłem możemy ustawiać ilość klatek nagrywanych w ciągu jednej sekundy. Jak widzimy, może to być 3 klatki, 4 klatki, mogą to też być 2,5 klatki nagrywane na sekundę. Nagrywając film timelapse poprzez funkcję FPS Override, mamy tylko do wyboru manualną opcję nastawy aparatu. Ta opcja pozwala nam na nagranie gotowego timelapse bez użycia komputera. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie.